bardzo miło, że mogę dzisiaj gościć na Państwa zjeździe. Chciałem przekazać w imieniu władz krajowych PiS-u, w imieniu władz warszawskiego PiS-u, którym kieruję, najserdeczniejsze życzenia pod dobrych i owocnych obrad. Bardzo dziękuję za to zaproszenie. Jest mi tym bardziej miło, że mniej więcej rok temu razem z przewodniczącym Markiem Jurkiem doprowadziliśmy do podpisania porozumienia partnerskiego i myślę, że korzystnego zarówno dla Prawicy Rzeczpospolitej, jak i na pewno dla Prawa i Sprawiedliwości, porozumienia o współpracy. Bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj być z Państwem. Wierzę głęboko, że to porozumienie było niezwykle istotne. Było sygnałem też dla prawicowych wyborców, że można działać razem, że mimo odrębności organizacyjnej łączą nas sprawy najważniejsze, sprawy wartości w życiu publicznym, o które walczymy, które powodują, że działamy. Jestem przekonany, że to porozumienie przybliża nas do tego, aby te wartości, tak nam bliskie, zatriumfowały w życiu publicznym i krok po kroku, konsekwentnie Prawo i Sprawiedliwość we współpracy z Prawicą Rzeczpospolitej w tym kierunku będzie szło. Proszę Państwa, w przyszłym roku będziemy mieli wybory samorządowe. My jako Prawo i Sprawiedliwość Warszawskie przygotowujemy się już do tego od strony organizacyjnej i programowej i zapraszamy Państwa serdecznie do tej pełnej współpracy w tym zakresie. Wierzę, że będzie to bardzo owocna współpraca, która przyniesie nam i satysfakcję osobistą jako ludziom, którzy chcą działać w życiu publicznym i chcą być skuteczni. I przede wszystkim satysfakcję naszym wyborcom z tej wspólnej, solidarnej, partnerskiej współpracy będą owoce. Bardzo Państwu dziękuję za zaproszenie.